Bazarki wirtualne działają już rok. Czy możemy w tym momencie pokusić się o małe podsumowanie? Zarówno bazarek w Modr, działający na portalu społecznościowym Facebook, jak i polski e-bazarek, który jest realizowany przez wszystkie ośrodki doradztwa rolniczego pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspierają rolników w internetowej sprzedaży własnych wyrobów lokalnych. Korzystanie z obu e-bazarków jest bardzo proste i przejrzyste, co sprawia, że te systemy kupna-sprzedaży znalazły wielu zwolenników wśród rolników, ale nie tylko. Ogłoszeń wciąż przybywa, a produkty znajdujące się w ofercie są coraz bardziej różnorodne. Niekiedy na naszych wirtualnych bazarkach możemy znaleźć produkty unikatowe, na przykład jedyne w swoim rodzaju wyroby rękodzielnicze czy też lokalne przysmaki. Ten sposób sprzedaży w obecnych czasach po prostu rozkwita. A na czym polega ich wyjątkowość? Co stanowi o tej przewadze nad innymi formami? Te bazarki mają bardzo wiele zalet. Nieśmiało mogę powiedzieć, że raczej nie mają wad. Przede wszystkim sprzedający mogą zamieścić swoje ogłoszenie bezpłatnie i dzięki temu bezpłatnie też mogą zyskać darmową reklamę dla swojej działalności, dla swojego produktu. Sprzedający nie są osobami anonimowymi, zatem kupujący dokładnie wiedzą, od kogo nabywają produkt. E-bazarki umożliwiają dostęp do wybranych produktów na terenie całego województwa, jak również umożliwiają nabycie produktów po cenach producenta, bez marży, co uważam, że jest cechą bardzo pożądaną i korzystną. Dzięki e-bazarkom możemy zawsze mieć na czas swoje ulubione sery czy też miody prosto od rolnika. Czy można przyszykować święta wielkanocne z pomocą bazarków? Myślę, że w bardzo łatwy i przyjemny sposób, bowiem wśród ogłoszeń zamieszczonych na e-bazarkach możemy znaleźć te, które pozwolą nam przygotować smaczne i kolorowe święta wielkanocne. Przede wszystkim znajdziemy oferty dobrych jakościowo produktów, warzyw, jajek, wędlin, a dla konsumentów, którzy powiedzmy nie czują się mistrzami w kuchni, znajdą się oferty gotowych ciast, sałatek, jak również pięknych ozdób wielkanocnych, na przykład własnoręcznie wykonanych baranków, zajączków czy też pisanek. Pamiętajmy, że kupując od lokalnych producentów, wspieramy ich rozwój, motywujemy ich do dalszego działania. Zatem zachęcam bardzo gorąco zarówno kupujących, jak i sprzedających do odwiedzenia naszych bazarków. Bardzo dziękujemy Pani Renato. Dziękuję.